Proszę Państwa, dziękuję bardzo za możliwość wypowiedzi na tym bardzo ważnym forum. Ale zacznę od po pierwsze podziękowania rolnikom z Podkarpacia i może nie tylko z Podkarpacia. Jestem tutaj drugi raz w niedługim czasie, 26 lutego w Krasiczynie. Mieliśmy spotkanie, konferencję. Przy okazji tej konferencji spotkałem się z grupą protestujących rolników. Bardzo uważnie słuchając ich głosu. Myślę, że nie widzę tutaj, bo światło to utrudnia, ale są osoby, które były na tym spotkaniu. I dziękuję, że Państwo przedstawili wtedy bardzo rzeczowe, merytoryczne i dobre propozycje dotyczące pomocy rolnikom dotkniętym tą sytuacją, która się pojawiła po wybuchu wojny i przy rzeczywiście zwiększonym bardzo imporcie z Ukrainy. O tym imporcie za chwilę, panie komisarzu, jeżeli pan pozwoli, żebyśmy się od łaski skończyli. Panie redaktorze, proszę pozwolić, to wywołuje emocje, jestem winien to wyjaśnienie. Mhm. I wtedy obiecałem Państwu, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby rolnicy otrzymali pomoc. Rolnicy dotknięci tą sytuacją otrzymali pomoc. I chcę Państwu dzisiaj powiedzieć, że właśnie przyjeżdżam z informacją, że w pełni się wywiązaliśmy z tej obietnicy, bo mówię tutaj o premierze Kowalczyku, bo współpracowaliśmy bardzo mocno, żeby tę sprawę rozwiązać. I mogę Państwa zapewnić, że po pierwsze będzie zgoda, na pewno będzie zgoda w najbliższych dniach Komisji Europejskiej na pomoc publiczną, na te 600 milionów złotych, o które wystąpił pan premier Kowalczyk. To będzie pomoc z budżetu krajowego i Komisja Europejska zaakceptuje tę pomoc, co nie jest uzyskiwane tak bez... To nie jest nigdy takie łatwe, pomoc publiczna. I druga rzecz, to była moja już inicjatywa, użycie rezerwy kryzysowej, tej, która jest w budżecie wspólnej polityki rolnej, w ramach której Polska otrzyma, no w sumie po dofinansowaniu krajowym 60 milionów euro. Większość tej kwoty, bo jeszcze tylko dostała kwotę 17 milionów euro Bułgaria, 10 milionów euro Rumunia. Większość możliwej do użycia na ten cel rezerwy kryzysowej trafi do Polski. Do Polski. To znaczy, że łącznie polscy rolnicy dotknięci przez tę sytuację otrzymają prawie 900 milionów złotych. Ja wiem, że to jest zawsze nie za mało. Ja wiem, że to jest niewystarczające. Ale to jest ważny ruch. Będziemy obserwować sytuację. Jeśli nadal będzie taka, są pewne sygnały, że to będzie wracało do normy. Ale gdyby miało dalej, rolnicy mieli być dotknięci, rozważymy kolejne transze pomocy. Oczywiście to już pan premier Kowalczyk i rząd decyduje, jak i do kogo trafią te fundusze. Ale chcę Państwu powiedzieć, że i dziękując jeszcze raz za tą rozmowę w Krasiczynie, wywiązałem się w pełni z tego, co wtedy deklarowałem. I teraz, proszę Państwa, i teraz wrócę do kwestii w ogóle planów strategicznych Zielonego Ładu. To już właściwie trochę za późno dyskutujemy o tym, ale może inaczej. Proszę Państwa, chciałbym, żeby wszyscy tu obecnie na tej sali mieli świadomość, że świat i także Europa nie składa się wyłącznie z miłośników rolnictwa. 460 milionów obywateli w Unii Europejskiej, z tego 9 milionów rolników. No zakładam, że rolnicy, członkowie ich rodzin, ludzie wywodzący się ze wsi, już nie będący rolnikami, mają o tym jakie takie pojęcie i rozumieją, co to jest rolnictwo. A pozostałe 400 milionów to dzieli się na ludzi albo obojętnych rolnictwu, takich, dla których żywność jest w supermarkecie, w ogóle nie wiedzą, że ona gdzieś tam na polu właśnie, nie obchodzi ich to po prostu nic. Dalsza grupa to są ludzie niechętni rolnictwu i mówią, a dlaczego to rolnicy dostają dopłaty, a nauczyciele albo kolejarze to nie, czy gdzie tu sprawiedliwość, a rolnikom to już nie wiadomo, jak się powodzi. Przecież bardzo wielu ludzi tak mówi. Słyszą Państwo to, rolnicy, wielokrotnie takie głosy. A jest wreszcie grupa wyraźnie rolnictwu wroga. Mówią, że rolnicy niszczą klimat, że rolnicy niszczą środowisko, że trzeba im zabronić produkcji mięsa czy hodowli,
produkcji mięsa domagają się tego w rezolucjach w Parlamencie Europejskim. Mają swoich posłów, mają swoich przedstawicieli. Jeżeli ktoś myśli, że sprawy polityki rolnej jak po maśle się załatwia, to nie mówię, żeby się skarżyć, ale nie jak po maśle. Jak po grudzie. Każdą najmniejszą sprawę. Budżet wspólnej polityki rolnej. Udało się, panie redaktorze, przepraszam, ale jakby no, nie zapanował pan na początku nad sytuacją, więc ja mam prawo też powiedzieć trochę więcej. Oj, panie komisarzu, mogliśmy razem zapanować. Przepraszam. Na kogoś musimy, że znamy. Mam prawo, okay. Nie, będę się domagał tego. Przyjechałem do rolników, spotkać się z rolnikami, ale także zdać sprawozdanie rolnikom z tego, co zrobiłem. To jest w tym momencie już nie mój obowiązek po prostu. I proszę państwa, po to, żeby na przykład uzyskać budżet, to potrzeba było stoczyć walkę, żeby w ogóle dalej była prowadzona wspólna polityka rolna. Polska dostała 4 miliardy euro więcej niż było na stole, kiedy ja przyszedłem na funkcję komisarza. 4 miliardy euro więcej. Po to, żeby plany strategiczne ustalić, plany strategiczne, proszę państwa, Zielony Ład. W negocjacjach doprowadziłem te plany strategiczne do takiego kształtu, że głosowała za tym praktycznie większość zdecydowana parlamentu. Prawo i Sprawiedliwość, mówię już o polskich partiach, Platforma Obywatelska, PSL, czasem słyszę krytykę ze strony PSL-u. PSL głosował w całości za tą reformą. Nie głosowała tylko Lewica i Zieloni, bo uważali, że to nie jest reforma radykalna. I myślę, że to, co jest w planach strategicznych, niech mi ktoś wskaże coś, co tam by zagrażało produkcji. Przepraszam, płodozmian? No mój ojciec świętej pamięci, rolnik, w grobie by się przewrócił, jakby mu ktoś powiedział, że ma być rolnictwo bez płodozmianu. To w ogóle nie do wyobrażenia było. No musi być płodozmian. To nie jest jakaś fanabelia. To każdy, kto ma jakąś szacunek elementarny do ziemi, to powie, że tak, to musi być. Dywersyfikacja upraw, no to wszystko są rzeczy potrzebne, ekoschematy. Panie redaktorze, ja ubolewam, że pojawiły się i zupełnie dla mnie niezrozumiałe trudności administracyjne, jak na przykład te zdjęcia. Ja nie wiem, kto to wymyślił, że... Nie, przepraszam, ale to ktoś na szczeblu urzędniczym, bo to też nie możemy tego tak kwitować, że... No właśnie. Komisja Europejska niczego takiego nie nakazywała. Absolutnie tak. Wiele takich przykładów jest, nie, ale to po prostu to trzeba w zarodku likwidować. W zarodku trzeba to likwidować. Powiem szczerze, jeżeli... do dzisiaj na niektórych spotkaniach w terenie mówi się wciąż o zdjęciach, bo proszę ta informacja nie poszła na dół. Jeżeli rolnik jest hodowcą, ma obornik, ma krowy, ma obornik, no to przecież wiadomo, że to co on, czym, jak, co on ma udowadniać, no przecież no, ma obornik, to go wywiózł na pole, a co miał z nim zrobić? No to jest oczywiste. No więc ja myślę, że to jest nieporozumienie, które będzie szybko wyjaśnione. W tym roku ma być oświadczenie i oświadczenie załatwia ten temat, oczywiście, ale to na dłuższą metę nie jest rozwiązanie. I jeszcze kwestia, o której mówił pan premier Kowalczyk, środki ochrony roślin, bo te dwie rzeczy zagrażają. Środki ochrony roślin, redukcja i powiem państwu już teraz oficjalnie, w zasadzie komisarzowi to nie wolno ujawniać, co się na Radzie mówi, ale ja już to mówię oficjalnie na posiedzeniu kolegium. Byłem zdecydowanie przeciwny temu rozporządzeniu i jest to w protokole. Podałem przykład, że nie może być sprawiedliwego podejścia, jeżeli kraj, który ma 9 kg pestycydów na aktywnych substancji na hektar, i kraj, który ma 0,5 kg, ma być tak samo traktowany. Albo kraj, który ma 2 kg, bo to jest akurat przypadek Polski. Czy pana stanowisko wszystko będzie poparte przez Parlament Europejski? Proszę, w Komisji Europejskiej byłem w tej sprawie sam, ale już jest i większość państw członkowskich, i stanowisko Parlamentu Europejskiego, i wszystko jest na dobrej drodze, żeby ta sprawa przestała być zmorą dla rolników. Oczywiście trzeba redukować nadmiar chemii w rolnictwie, ale nie w taki sposób, jak to zostało. Nadmiar chemii można redukować także rozwiązaniami innowacyjnymi, ale innowacje w drugim filarze mamy trochę. I druga kwestia to jest dyrektywa emisyjna, czyli no, hodowlę powyżej, była propozycja najpierw 100,
Ja doprowadziłem, nie zgadzając się w ogóle z całą tą regulacją, żeby było 150, ale przedstawiałem swoje zastrzeżenia, że to nie od liczby zależy, tylko od metody hodowli. I w tej chwili no, mówi się już o 350 sztukach dużych jako tej granicznej kwocie, co by znaczyło, że w Polsce na przykład to obejmie 2 promile gospodarstw hodowlanych. 300 gospodarstw, mówi pan premier. I ja chciałem podziękować panu premierowi, bo na którego spadają słowa krytyki, moim zdaniem, no naprawdę, no, rolnicy mają prawo do krytyki, ministra, komisarza, ale z panem premierem Kowalczykiem naprawdę współpracujemy i robimy wszystko, żeby tę trudną sytuację załagodzić. Proszę państwa, proszę wziąć pod uwagę, że i ta pomoc teraz w związku z tym importem z Ukrainy. Węgry też są zasypane importem z Ukrainy, ale nie dostaną tym razem nic.